Próbujemy tu kupić. Próbujemy zrobić zakupy przez internet. Ale nie jest to łatwe. Bo tutaj połowy produktów nie ma. A jak się wpisuje na przykład jakiś produkt, to strona się nie przebija. Także no, słabo. No i połowy produktów nie ma. No i zobacz, i masz tylko do wyboru dwa rodzaje jajek. No. Zobacz, masz tylko te za 7 zł i te za 8 zł. No tak, a jeszcze miód też się patrzała. Miodu nie ma, niedostępny. Jest miód na, wyświetla się, ale nie ma miodu. Więc co ja mam kupić, jak ja nic nie mogę tu kupić? No to może w innym sklepie spróbujemy, co? Nie chcę, bo to będzie to samo. Tak? Tak. A Carrefour ma swoich dostawców chyba. Czy nie? Nie wiem, ja chciałam zrobić zakupy w Biedronce. No ja też chciałem, no ale widzisz, kochanie, nic tam nie wyszło z tego. Nic nam nie wyszło. No nie ma, ani miodu nie kupię, ani nie kupię jajek. Ale tu masz miód Huzar 1 kilo? Lipowy 24. Ale Artur, to jest niesprawiedliwe, że ja muszę kupować jajka za 8 zł, bo robię zakupy przez internet. Aha. To jest nie fair. Aha. Bo co, bo tutaj nie można kupić zwykłych jajek? Aha, dlatego... Albo chociaż ze ściółkowego? Aha. No wiesz, o co chodzi? Tak. Najdroższe same jest. A same najdroższe rzeczy dają? No. Aha, że dla burżujów. Wiesz, 3 do wyboru na krzyż rzeczy. Aha, no to nie fajnie, nie no fajnie. No nie fajnie. Także no, sami obserwujecie. A ja nie mam siły już do tego. A mysza dzisiaj jakoś chyba się przeforsowała. Nie, po prostu nie wczoraj mam się siły. Wczoraj się przeforsowała. Nie, po prostu nie mam siły, rozumiesz? No. Myszka dzisiaj nie ma siły. Chrapałeś, nie spałam i Jezus, do dupy taka robota. Nie, to nie ja. Tak, to ty. Myszko, to czarny chrapie. Idź tam, bo one coś tam broją. Woda się grzeje. A w ogóle to dzień dobry, kochani. Tu się woda grzeje i będziemy robić zupkę chińską. Dwie zupki chińskie. Ja Myszka mówi, że idzie się doprowadzić, a ogólnie próbowaliśmy zrobić zakupy przez internet. Masakry. No i te zakupy wyglądają w ten sposób, że Auchan nie dostarcza. No. W Biedronce nie ma 10 produktów, które bym chciała. No a ja myślę, no, chciałbym mielonki. No i co, Auchan zostaje, Lidl też słabo. No, trzeba poczekać jeszcze 2 dni. Także no. A ty chcesz jedną, tak? No. No także słuchajcie, no słabo z tymi zakupami przez internet. Jeszcze kiedyś jak Tesco u nas było. To Tesco jeszcze dawało radę. To jeszcze dawało radę. Ale niestety, no i było blisko nas. No a niestety od kiedy nie ma Tesco, to jest już naprawdę. Się popsuło. Nie no, trzeba kupić tylko to, co wiecie. No, niestety trzeba kupować tylko to, co mają. I to jest jeszcze tak okrojony wybór. I nie wiem dlaczego, ale to jest bardzo niesprawiedliwe, że mają same najdroższe produkty. No bo masz to kupić. No bo masz to kupić, bo nie masz wyjścia, no. Masz to kupić, nie gadać. No, ale ja bym chciał mielonki i chleb tostowy najeść. Spoko, jeszcze wytrzymam. Nie wiem, czy wziąć gulaszową wieprzowiną i papryką, czy gonową. Chyba tą wolę. Jest do wyboru taka, albo? Albo taka. No. A może ten rosół pikantny? A może rosół pokaż pikantny. To wezmę też. Marek kupił nam szwagier. Szwagier mówi, a zupki chińskie macie? Kupił nam, ale no, masę rzeczy jeszcze innych wcześniej kupił, bo myśmy wam nie mówili. Nie pokazaliśmy w ogóle tych zakupów. Nikt nie był. Jeszcze wtedy nikt nie był w stanie. No, sok kupili mi. Wodę. Ale Marek mówi, że Marek kupuje w tych sklepach takich. Gdzie tam nie ma ludzi. Tak, takich małych, przydomowych. Takich na osiedlu. No, już się woda grzeje.
zalejesz, dobrze? Tak. Taki sok kupił. Taki drugi sok. Trzeci sok. I taką dużą żywiecką kiełbachę. I mieliśmy wcześniej taki blok jeszcze duży. Taki... mielonki właśnie z w galaretce. Tak. I masło. Taki sok. Masło. Masło. Chlebek. Dwa były. Dwa chlebki. Takie. No tyle nam zostało jeszcze chlebka. Ogólnie no słabo, słabo jest w lodówce. No. Tutaj zupki są. I jeszcze takie mieliśmy dwie mielonki morskie. Bo tam wiecie, w sklepach takich, tam takich... No i jedzonko dla nich. No, to nie za bardzo, tam nie ma tak, takich, co człowiek by chciał, nie wiadomo jakie. Nie ma dużego wyboru po prostu. No nie ma. Ale i tak bardzo fajne zakupy były. No. No jeszcze taki sok multivitaminowy. Ogólnie Marek zrobił zakupy w bardzo dużym pośpiechu, bo tam po lekarstwa dla nas jechał, a ja osobiście, to się wam przyznam, mam już taką zgagę od tych lekarstw. Jest takie... Pić trzeba pić sporo. Wody, no wiadomo. Ale od tych lekarzy są takie, makabra. No trzeba czekać, no. Żeby jakieś zakupy, ja lubię osobiście z Biedronki, te kulki lubię, pączki lubię z Biedronki. Fajnie zjadłoby się, ten barszczyk za mną chodzi, taki... w pudełeczku takim se zagrzał i wypił. Już od dawna chodzi ze mną. No barszcz to myszka sama z siebie mogłaby, ale no nie ma z czego zrobić. Takie, no widzicie, podstawowe rzeczy. Chleb jakiś tostowy. No. Fajnie by było, wiecie. Tak, no. Tak jak Kiepscy kiedyś, co przyjechała rodzina Boczka do Kiepskich, i wszyscy tam myśleli, a ja bym zjadł tak hamburgera bym zjadł, ojej, tak i taki sosik, tak. A Kiepski mówi, a ja bym sobie takie, nie wiem, tam golonkę, a tam paluszki na stole stały, I wpadły te rodzina Boczka, grubasy, wpadły i paluszki, oni się paluszkami częstowali. No tak, że widzicie, no takie, kurwa, nie myślałem, że do takiego czegoś dojdzie kiedyś. Ja chyba schudłem na twarzy, bez kitu. Wygląda jak śmieszne chorągi. No nic. Trzeba jeszcze wytrzymać. Masza ma do piątku. Karcer do piątku. Do 24. Jakby był sklep czynny po 24, to my chyba do sklepu poszli. Mysza by poszła. Z rana pójdzie. Wreszcie sobie zjemy, bo uboga ta dieta. Że tak powiem. Ubogi ten pokarm ostatnio. Że widzicie, no. Z tym dowozem. Przywoziła nam Madzia, którą pozdrawiam. A Madzia chora. Koniec świata. Na co przyszło? Tak myślałem, żeby sąsiada poprosić, ale... Nie wiem, jak to... Janek by przywiózł mi. Tylko... Nie wiem, chyba mysza jest tak... Troszeczkę na nie. No, także... Tak to wygląda. Samemu by się wyszło...
Mogę złapić, nie? Będzie lanie. No także zupka chińska jest, trzeba się nacieszyć. Zaraz może być telefon. Wiecie, oni tak nieregularnie dzwonią. Proszę sobie zrobić selfie. Tam. Kota zdjęcie wysłać. Komedy. Idę zobaczyć zupkę chińską. No hej. Ja przyszłam posprzątać w kuwecie. Bo jeszcze dzisiaj nie sprzątałam. No powiem wam, że naprawdę dzisiaj taka słaba byłam. Praktycznie nie miałam siły na nic. Przez noc w ogóle spać nie mogłam. Dlatego, że najpierw w ogóle późno poszłam spać. Potem obudziło mnie chrapanie Artura. No to się troszeczkę pomęczyłam, ale stwierdziłam, że nie będę się męczyć, idę do osobnego pokoju, nie? Spać. No dobra. No to wtedy się, wiecie, wierciłam, nie mogłam zasnąć. No i trochę to trwało wszystko. Na piątą miałam nastawiony budzik, żeby wziąć lekarstwo. No to jak już tak zasypiałam, byłam w jakimś tam takim pierwszym czy drugim śnie, no to mnie budzik obudził. No to wzięłam tabletkę, popiłam wodą i znowu nie mogłam zasnąć. Potem co chwilę Leila mnie budziła. Wiecie, chciała pod kołdrę, znaczy chciała się bawić ogólnie, bo ona nie chce pod kołdrę, ale jak wiecie, jak to drapała i ten, i chciała niby pod kołdrę, no. No a potem jak ja ją dawałam pod kołdrę, to ona już nie chciała pod kołdrę. No i w sumie już mnie tak wybudziła. No i taka byłam, potem wstałam, nie wiem, gdzieś tak o 8:30, ale byłam taka, no niewyspana, zmęczona. No i ogólnie jakaś taka słaba dzisiaj jestem. Wczoraj miałam więcej siły, więcej energii. Tak sobie dzisiaj myślałam, to znaczy tak wczoraj sobie myślałam, że dzisiaj też coś porobię, wiecie, może jakieś porządki czy coś. Nic, totalnie nic nie zrobiłam. I powiem wam, że jeszcze nawet zostały ziemniaki z wczoraj i jeszcze są 3 chyba kotlety. Ale jakoś tak już nie miałam ochoty na mięso. To tak na szybko jakąś zupkę chińską zrobiliśmy. Bo jakoś tak mięso już mi się przejadło. No i powiem wam, że jakoś nie mam dzisiaj naprawdę energii. Opuściła mnie moc. Chyba może wczoraj faktycznie trochę przeholowałam, ale nie czułam, żebym jakoś tak bardzo przeholowała. Ale może faktycznie powinnam się trochę oszczędzać. Tylko że ja już bym chciała, tak wiecie, normalności takiej, normalności po prostu. Bym chciała, żeby wszystko wróciło do normy. No i tak wczoraj się zachłysnęłam tym moim dobrym samopoczuciem, że może faktycznie przeholowałam. Kuk-kuk. No cześć. Cześć, kuk-kuk. Robię porządek w kuwetu. Tak, serduszko. No. Mówię, że dzisiaj w ogóle jeszcze nie sprzątałam w kuwecie. A że myszka jest słaba, to mówiła? No, mówiłam, że dzisiaj nie mam mocy, opuściła mnie moc. No ty żeś wczoraj przeholowała. Wczoraj za 2 dni zrobiłam, nie? No, przedawkowałaś wczoraj. Tak, przedawkowałam. Pracę. No nic. Za dużo przyjęłaś pracy. Za dużo. No ale też nie można powiedzieć, że nie wiadomo ile, no co ja tam... Odkurzyłam w kuchni, posprzątałam trochę. No ale ty jesteś, o, widać, to jest słaba jak... No powinnam trochę przystopować, nie? No kot. No, no widzisz, chciałam, wiesz, już chciałam, żeby wszystko było normalnie, nie? No. Widzicie, jeszcze ten kaszel. Ja jeszcze tak trochę... A w nocy też mnie męczył. Jeszcze tak trochę, ja to i buprom,
i rutinoskorbin. Jeszcze miałem takie leki. A i w ogóle strasznie głowa mnie bolała. Obudziłam się z tym strasznym bólem głowy w ogóle. Wzięłam 2 ibuprofeny. No, a już mnie teraz nie boli, jak się przespałam, ale teraz spałam praktycznie cały czas. No myszka śpi cały dzień. Normalnie nie mam siły. To dobrze, niech się wyśpi. No, chorobę trzeba przespać, nie? Przespać. Przejeść może. Ale ja nie mam ochoty nawet. Teraz kisiel Artur nam zrobił. To sobie zjadłam kisiel, to było fajnie. Lubię kisiel. To jest. Uwierzcie mi, to jest problem z tym. Z tymi zakupami online. Niby tego takie proste wszystko. Ale co ja mam zrobić, jak ja nic nie ma tam do wyboru, to ja wolę sobie poczekać i pójść. Było pełno pozycji miodu na przykład i żadnego miodu nie można kupić. No, żaden niedostępny. No, także widzicie. No. A tyle pozycji miodu. A mysza chciała miód na przykład i... I na przykład nie mogę dostać. No i inne rzeczy też. Karmę dla kota. Karmy też nie ma, nic nie ma. Dobra, idziemy oglądać w telewizji, bo ja tam sobie takie program oglądam. Chyba wszyscy... czekaj, kurde, Chopin. No wszyscy wiedzą, że wyglądasz jak Elvis Chopin. Elvis Presley. Tu się... A, myślałem, że się włączył. Elvis Presley, kochani. Się kłania. What's your money? Dobra, kochani, idę oglądać ten tam z myszką. Co tam ciekawego? Zobaczymy zaraz. Artur sobie właśnie robi selfie, bo dzwonili do niego z zadaniem na kwarantannie, że ma sobie zrobić selfie, bo 2 razy dziennie Artur sobie robi. Muszę się uwierzytelnić. Tak. Oni lubią oglądać zdjęcia, więc no trzeba. Ja dostałam miskę popcornu, bo taką miałam, takie miałam życzenie. I włączyłam jakiś film na CDA, ale chyba zaczyna mnie drażnić ten film, bo chyba się zaczynam bać. Niby nie horror, ale jakiś taki trochę horrorowaty. No. Także. To trochę za dużo krwi jak dla mnie. No ale zobaczymy, może. Może coś zmieni, a jak nie, to sobie go przełączę na jakiś inny. No i tak sobie spędzamy ten czas popołudniowy, wczesno-wieczorny. Trochę za dużo chyba soli dałam. Takie zdjęcie im wysyłam. No, piękne. Jeju, jak odzyskam trochę sił, to muszę cię ostrzyć, bo... Skąd masz śniadanie? No. Nie zakradaj się tak. Zdjęcie musi być zrobione w miejscu. Aha. Wyślij. No, wyślij. Skąd masz śniadanie? Ze sklepu. O kolejnym... I teraz patrzcie, oni tu napisali o kolejnym zadaniu poinformujemy cię SMS-em. Pamiętaj, aby telefon mieć zawsze przy sobie, wykonując zadania. Najlepsze są te teksty. Wykonując zadania, chronisz siebie, swoich bliskich i sąsiadów. Ciekawe, których sąsiadów? Ale nie, no to ta propaganda zawsze, nie? No. Pamiętaj, wykonując zadania. Po co oni to dodają zawsze? Takie. Masz zrobić to i to. Takie. Nie wiem. No dobra, oglądam film. Lubią się marzyć. A tak, one najpierw się myły. Leila myła Ewę. A potem było ten. Że tutaj ten cię podgryzę, tam cię trochę podgryzę. A teraz to już walka. Że... Leila tak myje zawsze. Leila tak myje, że... że zaczepię. Tak. Jak Ewa myje Leilę, to ładnie. A Leila to jest taka zadziora. Patrz. Że niby zabawa. O, pogowie. I walka. No. I po zabawie. I co? Już? Po wszystkim? No wiecie, co to za gówniara jest, nie?
niegrzeczna. No co? Tak się bawi. Takie są dzieci, widzisz, Ewa. Tak się bawi. Raz w rej, raz buzi. Raz w rej, raz buzi. Patrz.